Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w styczniu. Mimo że dzisiaj przedstawię Wam historię, która znalazła swoje rozwiązanie, to szczerze Wam powiem, że niektóre pytania pojawiające się w miarę poznawania szczegółów tej sprawy i tak, moim zdaniem, pozostają bez odpowiedzi. Ta historia jest osobliwa. Mamy kilka zwrotów akcji, ogólny chaos, kłamstwa i nie do końca satysfakcjonujące zakończenie. Kolejna młoda kobieta u progu dorosłości straciła życie. I tym razem nie będzie moich apelów. Nie będę Wam przypominać, żebyście na siebie uważali, czy nie wracali sami w środku nocy. Czasami złe rzeczy po prostu się dzieją. Na niektóre z nich nie mamy wpływu. Nieprzypadkowy jest tytuł playlisty na tym kanale. To słowa Jeana-Paula Sartra, piekło to inni. Zapraszam do wysłuchania. Mackenzie Nicole Cowell urodziła się 1 kwietnia 1992 roku, a więc w lutym 2010 roku, gdy miały miejsce wydarzenia będące przedmiotem dzisiejszej opowieści, dziewczyna miała 17 lat. Jej rodzice Wendy i Reed rozwiedli się. Mackenzie mieszkała ze swoim ojcem i jego nową partnerką. I ci troje świetnie się dogadywali. Byli bardzo zżyci i lubili spędzać czas w swoim towarzystwie. Aczkolwiek matka Mackenzie, która także weszła w nowy związek, również utrzymywała stały kontakt z córką i regularnie się z nią spotykała. Mackenzie była pełną życia, przebojową i stanowczą młodą kobietą. Jej wielką pasją był taniec. Dziewczyna była członkinią szkolnej grupy tanecznej o nazwie Apple Ads. Gdy tylko słyszała muzykę, to od razu zaczynała się poruszać w jej rytm. Czy to w sklepie, czy na stacji benzynowej, nieważne czy ktoś patrzył, ani trochę się nie wstydziła. Oprócz zajęć w liceum, 17-latka uczęszczała dodatkowo do szkoły fryzjerstwa i wizażu. Interesowała się modą, makijażem i chciała zostać kosmetyczką. Była też bardzo zdeterminowana, aby swoje marzenia zrealizować. Również życie uczuciowe Mackenzie układało się świetnie. Dziewczyna spotykała się z Joaquinem Villasano i można powiedzieć, że uczucie między nimi kwitło. 9 lutego 2010 roku był kolejnym zupełnie zwyczajnym dniem. Mackenzie obudziła się jak zawsze o 6:15 i zaczęła szykować się do szkoły. Ten wieczór dziewczyna miała zamiar spędzić ze swoim ojcem Reedem. Reed i Mackenzie regularnie organizowali takie spotkania. I zazwyczaj wtedy wspólnie przygotowywali obiad, a potem oglądali filmy. Tak miało być i tym razem. Reed z uśmiechem powiedział więc Mackenzie przy śniadaniu, że widzą się wieczorem i że w menu będą hamburgery. Dziewczyna przytaknęła, oznajmiła ojcu, że go kocha i po 7:00 wyszła z domu. Dzień minął całkiem spokojnie. I po południu Reed czekał już z niecierpliwością na córkę. Około 17:40 zadzwonił do niej, aby spytać, kiedy ta dotrze na miejsce. Dziewczyna skończyła zajęcia o 17:00, zatem gdy dzwonił, powinna być już w domu. Połączenie jednak od razu zostało przekierowane na pocztę głosową. I już to wydawało się Reedowi dość dziwne i zastanawiające. Mężczyzna wysłał więc córce kilka wiadomości, od tych wyrażających zniecierpliwienie, do takich, gdzie czuć było jego lekkie zaniepokojenie. Gdy nadeszła 20, czyli ustalona godzina, do której dziewczyna powinna być w tygodniu w domu, a Mackenzie nadal się nie pojawiła, to bliscy byli już naprawdę zdenerwowani. 2 godziny później Reed otrzymał telefon. Dzwonił policjant. Zapytał, czy mężczyzna przypadkiem nie szuka swojego samochodu, czerwonego Pontiaca Grand Prix z 99.
Reed odparł, że bardziej szuka osoby, która nim jechała, czyli jego córki, Mackenzie. Samochód odnaleziono na wiejskiej drodze w Pitcher Canyon. Około 20:00 lokalny mieszkaniec natknął się na porzucone auto niedaleko swojego podjazdu i postanowił zawiadomić policję. Mackenzie nie miała żadnego powodu, aby przebywać w tamtym miejscu. Nie była to droga, którą zazwyczaj jeździła, a miejsce było dość odosobnione. Ojciec nastolatki, gdy tylko usłyszał te wieści, to wsiadł w samochód i ruszył w tamtym kierunku. Było już ciemno i zimno. Gdy dojechał na miejsce, zobaczył czerwone auto, którym jeździła jego córka, oraz policyjne światła. Mężczyzna wspomina, że wyglądało to dość złowieszczo i przerażająco. Funkcjonariusze przeszukali auto i okazało się, że w środku znajdowała się torebka Mackenzie. Choć mimo to nigdzie nie było jej telefonu, karty płatniczej oraz kluczy do samochodu. Reed wiedział, że jego córka nigdzie nie ruszała się bez swojej torebki i uznał to za bardzo zły znak. Zaraz obok wozu śledczy odkryli ślady. Prowadziły one od samochodu w stronę asfaltowej drogi. I z pewnością nie były to ślady Mackenzie. Wyglądało to tak, jakby ktoś przyjechał jej samochodem, wysiadł z niego i ruszył pieszo z powrotem w stronę miasta. Poszukiwania dziewczyny rozpoczęły się z samego rana. Prowadzono je z udziałem helikoptera, a okolice przeczesywali policjanci, bliscy, przyjaciele dziewczyny, a także wielu wolontariuszy. W międzyczasie śledczy starali się odtworzyć ostatnie kroki Mackenzie. Ustalili, że o 15:00 dziewczyna wyszła z budynku szkoły kosmetycznej, do której uczęszczała. Chwilę wcześniej zapytała swojej koleżanki, czy musi zgłosić swoją nieobecność, jeśli zamierza wyjść tylko na 15 minut. Znajoma pomyślała wtedy, że Mackenzie planuje udać się na kawę, jak to miała w zwyczaju robić kilka razy w tygodniu. O 15:00 siedemnastolatkę zarejestrowały kamery na parkingu szkoły. Na nagraniu widać, jak dziewczyna idzie w stronę swojego auta, następnie wsiada do środka i odjeżdża. 2 minuty później Mackenzie uchwyciła jeszcze kamera uliczna na pobliskim skrzyżowaniu. Dziewczyna kierowała się wtedy na zachód. Dane z sieci komórkowej zaginionej wykazały, że o 15:26 Mackenzie wysłała SMS-a do swojego chłopaka. Napisała jedynie cześć. Ostatnia aktywność na jej telefonie miała miejsce o 15:42, gdy Joaquin odpisał na jej wiadomość. Potem jej telefon został wyłączony, a dziewczyna zniknęła. Minęły kolejne 4 dni i wówczas najbliżsi Mackenzie otrzymali te najgorsze z możliwych wieści. 13 lutego na brzegu rzeki Columbia, na odcinku o nazwie Crescent Bar, odnaleziono ciało nastolatki. Miejsce to znajdowało się ponad 30 km od miasta Wenatchee, gdzie zaginiona się uczyła, i w zupełnie innym kierunku niż Pitcher Canyon. Dziewczyna ciągle miała na sobie swój szkolny mundurek, co mogło sugerować, że straciła życie niedługo po tym, jak wyszła z zajęć. Jej ciało leżało w płytkiej wodzie, około 45 metrów od niezamieszkanego domu, wystawionego w tamtym czasie na sprzedaż. W pobliżu miejsca odnalezienia ciała policjanci zabezpieczyli czarny worek na śmieci oraz kawałki taśmy klejącej. Autopsja wykazała, że Mackenzie straciła życie 9 lutego między 15:30 a 16:30, czyli tak jak śledczy początkowo zakładali, bezpośrednio po tym, jak opuściła teren szkoły. W jej organizmie nie stwierdzono obecności alkoholu ani żadnych środków odurzających. Dziewczyna nie została też zgwałcona. Mackenzie była jednak duszona, doznała poważnego urazu głowy oraz miała głębokie rany na szyi. Napastnik próbował także odciąć jej rękę, ale mu się to nie udało.
Narzędzie zbrodni, czyli kuchenny nóż, ciągle tkwił w ramieniu ofiary. Policyjne dochodzenie natychmiast zmieniło swój status na śledztwo w sprawie zabójstwa. Funkcjonariusze rozpoczęli przesłuchania. Rozmawiali z członkami rodziny, znajomymi i z wszystkimi, którzy znali McKenzie. Zaoferowano też nagrodę w wysokości 7000 dolarów w zamian za jakiekolwiek informacje, które doprowadziłyby do schwytania sprawcy. Matka McKenzie, Wendy, publicznie błagała o odpowiedzi. Podkreślała, że chce, aby osoba odpowiedzialna poniosła konsekwencje swoich czynów. Ojciec dziewczyny natomiast był przekonany, że sprawcą był ktoś, kogo jego córka znała. Śledztwo niebawem zaangażowało się także FBI. Pierwszy na liście podejrzanych był nie kto inny jak oczywiście chłopak McKenzie. Joaquin jednak w pełni współpracował z policją. Zgodził się również na poddanie się testowi na wykrywaczu kłamstw, lecz nie przeszedł go pomyślnie. Miał problemy przy odpowiedzi na pytanie, czy wiesz, kto zabił McKenzie. W rezultacie śledczy postanowili przyjrzeć mu się bliżej. Mimo wszystko dość szybko okazało się, że Joaquin ma mocne alibi i ostatecznie został wykluczony z kręgu podejrzanych. Nie trzeba było długo czekać i niebawem pojawił się kolejny podejrzany. Wyszło bowiem na jaw, że dzień przed zaginięciem McKenzie między nią a obecnym partnerem jej matki, Joey Fisherem, doszło do ogromnej kłótni. Nie była to zresztą ich pierwsza sprzeczka. Jednak to w jej następstwie dziewczyna postawiła matce ultimatum. Albo Joey, albo ja. Niestety i ten trop okazał się być ślepą uliczką. Funkcjonariusze nie znaleźli zupełnie nic, co łączyłoby Fishera z zaginięciem McKenzie. Poza tym mężczyzna także miał żelazne alibi. 25 lutego ponad 1800 osób zebrało się, aby pożegnać McKenzie. Koleżanki z zespołu przygotowały dla niej specjalny taniec. Wiele osób zabrało głos i wspominało 17-latkę. A na koniec zebrani ze słowami McKenzie, kochamy cię, wypuścili w powietrze balony. Śledztwo jednak stanęło w miejscu. Przez kolejne 2 miesiące w sprawie nie pojawił się żaden nowy trop. I wtedy w kwietniu niespodziewanie nastąpił pierwszy przełom. Na policję zgłosił się świadek, Liz Reed. Kobieta twierdziła, że wie, kto zabił McKenzie i że widziała film przedstawiający ostatnie chwile życia dziewczyny. Mimo, że Liz była policyjnym informatorem, to jej wiarygodność pozostawiała wiele do życzenia. Kobieta była wcześniej uzależniona, handlowała narkotykami i fałszowała recepty. Mimo wszystko i tak śledczy musieli sprawdzić każdy jeden mały trop, a dodatkowo historia opowiedziana przez Liz wydawała się być prawdopodobna. Informatorka wymieniła z imienia i nazwiska aż 2 osoby. Sama Cuevasa oraz Emanuela Budę Serosa. Mężczyźni także byli handlarzami narkotyków, a dodatkowo byli już wcześniej karani. Liz oznajmiła, że Cuevas i Seros zabili McKenzie na skarpie w pobliżu Crescent Bar, a potem wrzucili jej ciało do rzeki. Do tego zabójstwa, wedle jej słów, doszło przez pomyłkę, bo mężczyźni byli przekonani, że McKenzie również handluje narkotykami, a dodatkowo, że jest policyjnym informatorem. Liz utrzymywała, że Cuevas powiedział jej: udusiliśmy tę s***a, aby ją uciszyć i musieliśmy to zrobić aż 2 razy, bo gdy już myśleliśmy, że ona nie żyje, to okazało się, że jednak tak nie jest i musieliśmy dokończyć robotę. Kobieta opowiedziała policjantom też o tym, jak wyglądał nóż użyty przez sprawców i twierdziła, jak już wcześniej wspominałam, że widziała film przedstawiający zabójstwo McKenzie.
Co więcej, zapewniała, że Cuevas kazał jej wrócić na miejsce zbrodni i odszukać pierścionek, który Mackenzie zgubiła podczas ataku. To znalezisko Liz również przekazała funkcjonariuszom. Co ciekawe, ani rodzice, ani chłopak 17-latki nie rozpoznali tego pierścionka jako biżuterii należącej do dziewczyny. Śledczy w ciągu kilku miesięcy wielokrotnie przesłuchiwali Cuevasa i Serosa, a także przeszukali ich domy. Nigdy nie dotarli do żadnego nagrania. Dane z sieci komórkowych obu podejrzanych wskazywały, że mężczyźni w chwili, gdy doszło do morderstwa, przebywali zupełnie gdzie indziej, a ich alibi potwierdzono ponad wszelką wątpliwość. Policjanci w końcu musieli przyznać, że zeznania Liz Reed były całkowicie przez nią wymyślone. Kobieta pod naporem ich pytań finalnie zmieniła swoją wersję wydarzeń. Przyznała, że taki film nigdy nie istniał i twierdziła, że czuła się zastraszona przez policję i dlatego wymyśliła tę historię. Policjanci poświęcili więc masę czasu i środków na zbadanie wątku, który okazał się być nieprawdziwy. I po raz kolejny stanęli pod ścianą. Niebawem jednak w tej sprawie znowu pojawiły się nowe tropy. Śledczy otrzymali bowiem list. Autor twierdził, że jego kolega chodził do szkoły fryzjerstwa i wizażu razem z Mackenzie, a dodatkowo był to dość specyficzny człowiek, zafascynowany śmiercią i seryjnymi mordercami. Co więcej, podobno na jednej z imprez zaszedł on od tyłu pewną kobietę i zaczął ją dusić. Zaraz potem przestał, przeprosił ją i zachowywał się, jakby nic się nie stało, lecz ta sytuacja utkwiła informatorowi w pamięci. Gdy więc informacje o sprawie Mackenzie pojawiły się w mediach, mężczyzna stwierdził, że powinien chyba powiadomić o tym policję. Niemniej problematyczne było po raz kolejny źródło tych informacji. List napisał jeszcze z więzienia Theo Kiss. Mężczyzna był już wcześniej karany za drobne przewinienia, a w tamtym momencie odsiadywał karę pozbawienia wolności za ekshibicjonizm. W dodatku miał też problemy psychiczne. Cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową i schizofrenię oraz zdarzyło mu się nie przyjmować leków. Śledczy jednak dotarli do kobiety wspomnianej w tym liście, Szony Nowak, a także do kilku innych osób obecnych na tamtej feralnej imprezie, i wszyscy potwierdzili słowa informatora. Policjanci zatem postanowili przyjrzeć się bliżej temu potencjalnemu podejrzanemu. Był to 29-letni Christopher Wilson. Mężczyzna był, krótko mówiąc, dość ekscentryczny. Lubił się wyróżniać. Farbował włosy na czarno, malował oczy czarnym eyelinerem i nosił tylko ciemne ubrania. Fascynowała go mroczna sztuka i filmy. Bardzo lubił też serial Dexter, a na przedramieniu wytatuował sobie podobiznę Hannibala Lectera. Niektóre jego koleżanki przyznały, że był on bardzo dziwny i nie czuły się w jego towarzystwie komfortowo. Wilson często zmieniał pracę, miał trudności z utrzymaniem stałego zatrudnienia. Jedna z kobiet, która kilka lat wcześniej pracowała z nim w hotelu, zeznała, że mężczyzna powiedział jej kiedyś, że udusił jednego z gości przy użyciu paska. Policjanci starali się potwierdzić, czy do takiego zdarzenia w ogóle doszło, ale ostatecznie nie znaleźli żadnych dowodów na to, że w tamtym hotelu miało miejsce jakiekolwiek morderstwo. W 2004 roku Wilson pracował natomiast w zakładzie pogrzebowym. Swojej znajomej powiedział później, że ta praca przypadła mu do gustu, bo lubi kroić ludzi. W wywiadzie właściciel domu pogrzebowego, w którym mężczyzna pracował, powiedział, że 29-latek był generalnie dobrym pracownikiem, lecz został zwolniony, gdy zaczął zachowywać się niestosownie. Nie zdradził jednak szczegółów, więc nie wiemy, jakie były dokładnie przyczyny zakończenia tej współpracy. Gdy matka Wilsona kupiła salon fryzjerski, mężczyzna zapisał się do szkoły wizażu, aby później pomóc jej prowadzić ten zakład.
to właśnie tam drogi jego i Mackenzie się skrzyżowały. Biorąc to wszystko pod uwagę, policjanci postanowili wziąć Wilsona pod lupę i zaprosili go na przesłuchanie. 29-latek przyznał, że znał z widzenia Mackenzie, ale poza tym nigdy nawet z nią nie rozmawiał. Tymczasem pozostali uczniowie szkoły mieli na ten temat inne zdanie. Zeznali, że ci dwoje rozmawiali wielokrotnie, a jeden świadek stwierdził, że między Wilsonem a Mackenzie nawiązała się nić sympatii. Podejrzany powiedział też koleżance, że Mackenzie jest niezłą laską. Z drugiej strony, jak podkreśla matka Wilsona, jej syn i 17-latka nie byli znajomymi na Facebooku czy na MySpace, choć regularnie korzystali z tych portali. A także, co potwierdzają ich bilingi telefoniczne, nigdy nie wymienili między sobą żadnych SMS-ów. Wilson finalnie zgodził się na pobranie próbki DNA do analizy. W międzyczasie policjanci postanowili po raz kolejny przejrzeć nagrania z kamer zamontowanych przed wejściem do szkoły kosmetycznej. Okazało się wówczas, że Chris Wilson wyszedł zaledwie 72 sekundy po Mackenzie, ale skorzystał z innego wyjścia. W tamtym czasie mężczyzna mieszkał pod numerem 28 w Berkhill Apartments. Jego mieszkanie znajdowało się więc tylko 3 przecznice od budynku szkoły. Ponadto tamtego dnia nie wrócił już na zajęcia. Matka Wilsona utrzymywała, że w czasie, gdy doszło do zabójstwa, jej syn był u niej w domu, aby odebrać babeczki i że zachowywał się wtedy zupełnie normalnie. Gdy jednak zbadano materiał DNA pobrany od Wilsona i porównano go z dowodami zabezpieczonymi na miejscu zdarzenia, to okazało się, że na fragmencie taśmy klejącej, odkrytej obok ciała Mackenzie w okolicy Crescent Bar, znajduje się częściowe DNA Wilsona. Na tym samym fragmencie znaleziono także krew ofiary. 6 października Wilsona wezwano na kolejne przesłuchanie. Mężczyzna twierdził, że 9 lutego nie był na terenie Crescent Bar, a Mackenzie nigdy nie przebywała wcześniej w jego domu ani w jego samochodzie. Gdy policjanci oznajmili mu, że jego DNA odkryto na taśmie klejącej, mężczyzna nie umiał tego wytłumaczyć. Stwierdził, że chce skorzystać z pomocy prawnika. W momencie, kiedy aresztowano go pod zarzutem morderstwa drugiego stopnia, nie okazał praktycznie żadnych emocji. Po aresztowaniu podejrzanego, śledczy przeszukali jego dom i samochód. Mężczyzna wyprowadził się z wynajmowanego mieszkania w czerwcu 2010 roku, a auto sprzedał w kwietniu tego samego roku. W jego historii wyszukiwania często pojawiały się hasła dotyczące seryjnych morderców i podejrzany regularnie udzielał się na forach dyskusyjnych poświęconych tej tematyce. I tak nawiasem mówiąc, dobrze, że nikt nie sprawdza historii mojej wyszukiwarki, bo tam przy opracowywaniu spraw kryminalnych pojawiają się naprawdę różne hasła. Dodatkowo policjanci na komputerze Wilsona zabezpieczyli dziwne zdjęcie i filmy z udziałem jego byłej dziewczyny Tessy Schulejman. Tamte nagrania powstały 26 i 30 czerwca, gdy mężczyzna się wyprowadzał. Przedstawiały one puste pokoje i wedle słów oskarżonego ich celem było udokumentowanie, że mieszkanie jest w dobrym stanie, aby mógł on odzyskać wpłacony wcześniej depozyt. Zastanawiające było jednak to, że Tessa, która filmowała, w pewnym momencie zrobiła przybliżenie na dziwnie wyglądającą plamę na dywanie. Na kolejnym filmie Wilson pyta, czy w mieszkaniu jest czysto, na co kobieta odpowiada, czysto jak? Czysto biorąc pod uwagę to, co się stało? Tak, jest czysto biorąc to pod uwagę. Wilson twierdził, że tamta plama powstała podczas jednej z imprez, gdy ktoś wylał na dywan płyn z fajki wodnej. Później mężczyzna próbował to przebarwienie usunąć i dlatego też oboje na tych nagraniach zwrócili na nie szczególną uwagę.
Aczkolwiek zdjęcie było jeszcze bardziej osobliwe. Widać było na nim Tessę, która leżała na podłodze i udawała martwą, zaraz obok tej dziwnej plamy na dywanie. Kobieta twierdziła, że to Wilson kazał jej zapozować właśnie w taki sposób. Co ciekawe, Wilson 9 lutego był w stałym kontakcie z Tessą. Między 15 a 22 rozmawiali aż 8 razy. Kobieta tego dnia pożyczyła mu także swój samochód. Poza tym Tessa o 21 zadzwoniła spanikowana do swojego ówczesnego chłopaka i powiedziała: módl się za mnie, bo stało się coś złego. I partner mieszkał wtedy 4 km od Crescent Bar. W konsekwencji tych wszystkich ustaleń kobieta została aresztowana pod zarzutem pomocy w popełnieniu przestępstwa i utrudnianie śledztwa. Ostatecznie jednak nie znaleziono nic, co łączyłoby ją ze śmiercią Mackenzie i zarzuty ostatecznie wycofano. Tessa finalnie zmieniła imię i nazwisko i wyprowadziła się z miasta. Policjanci dokładnie przeszukali też mieszkanie, które Wilson wcześniej wynajmował, i użyli tam luminolu. Jak pewnie wiecie, jest to odczynnik do wykrywania śladów krwi. W środowisku zasadowym i w obecności utleniacza oraz aktywatora emituje światło. I śledczy wówczas zobaczyli, jak rozświetliło się właśnie to miejsce, gdzie znajdowała się tajemnicza plama na dywanie. Wycięli więc ten kawałek i poddali go badaniom. Szybko stało się jasne, że znajdowała się tam krew Mackenzie. Dodatkowo, gdy odnaleziono samochód nastolatki i potem przesłuchiwano osoby mieszkające w okolicy Pitcher Canyon, to okazało się, że trzech różnych świadków widziało 9 lutego między 16:30 a 17:30 szczupłego, ciemnowłosego mężczyznę w czarnym płaszczu, który szedł drogą w stronę miasta. Było to o tyle dziwne, że po pierwsze było zimno, po drugie rzadko się zdarza, że ktoś tam po prostu spaceruje, a poza tym miasto było całkiem daleko. Policjanci byli zdania, że Wilson odpowiada opisowi tego tajemniczego mężczyzny. Wtedy też postawione mu zarzuty zmieniono na morderstwo pierwszego stopnia. Podejrzany nie przyznał się do winy. Jego matka zatrudniła bardzo znanego i wpływowego prawnika, Johna Henry'ego Browna. Był on też obrońcą na przykład Teda Bundy'ego. Strona obrony podkreślała, że wyniki badań DNA nie są jednoznaczne. DNA znalezione na taśmie klejącej nie było kompletnym profilem, a to mogło oznaczać, że dopasowanie można było uzyskać nie do jednego, a do ponad 1000 innych białych mężczyzn. Wykorzystano metodę badania polegającą na testowaniu chromosomu Y, a w związku z tym, że profil był tylko częściowy, to przyjmuje się, że 1 na 1047 białych mężczyzn może mieć tę konkretną sekwencję DNA. Ponadto na taśmie klejącej znajdowało się również DNA innego mężczyzny, którego nigdy nie udało się zidentyfikować. Na narzędziu zbrodni nie znaleziono DNA Wilsona, natomiast odkryto tam DNA trzech innych mężczyzn. Obrońca wykazał, że jedno z nich należało do pracownnika laboratorium, a drugie z dużą dozą prawdopodobieństwa do policjanta, który był obecny w miejscu odnalezienia ciała. Zdaniem obrony to tylko potwierdzało, jak nieudolnie to śledztwo było prowadzone. Trzeci profil nie został zidentyfikowany. Obce DNA znaleziono także pod paznokciami lewej ręki ofiary oraz na kierownicy w jej samochodzie. I żadne z nich nie odpowiadało DNA Wilsona. Strona obrony podkreślała również fakt, że Mackenzie została ugodzona w szyję, a jej żyła szyjna została przecięta. W związku z tym śladów krwi w mieszkaniu Wilsona powinno być znacznie, znacznie więcej. Śledczy natomiast byli zdania, że z uwagi na to, że mężczyznę tak bardzo fascynował serial Dexter,
gdzie przecież główny bohater zazwyczaj zabijał swoje ofiary w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu, oklejonym folią, tak aby nie zostawiać żadnych śladów, to oskarżony pewnie starał się go naśladować. Powstało jednak pytanie, skąd więc wzięła się ta plama na dywanie? Czy folia przeciekła? Czy było to jakieś niedopatrzenie ze strony sprawcy? Adwokat Wilsona próbował udowodnić, że to policja wrobiła jego klienta, że śledczy prowadzący dochodzenie podłożyli obciążającego dowody w jego mieszkaniu. Szczególnie, że policja w Wenatchee miała swoją niechlubną przeszłość. W latach 90. niesłusznie skazano tam za wykorzystywanie osób małoletnich ponad 40 osób i dopiero po kilku latach udało się te wyroki unieważnić. Obrońca zastanawiał się też, jak w ogóle Mackenzie znalazła się w mieszkaniu Wilsona i jaki był motyw tego zabójstwa. I wtedy po raz kolejny pojawiła się Liz Reed, która znowu zmieniła swoją wersję wydarzeń i była gotowa zostać kluczowym świadkiem obrony. Twierdziła, że wszystko, co zeznała na samym początku śledztwa, było prawdą i że to sam Cuevas i Emmanuel Budaceros są winni. DNA obu mężczyzn zostało jednak wcześniej zbadane. Już po raz kolejny ich sprawstwo zostało wykluczone. I kiedy już wszyscy myśleli, że dziwniej być nie może, to prokurator złożył oskarżonemu ofertę ugody. Zaproponował, aby Wilson przyznał się jedynie do nieumyślnego spowodowania śmierci, za co otrzymałby 6,5 roku więzienia. Wydaje się więc, że oskarżyciel wcale nie był pewny, że jest w stanie doprowadzić do skazania oskarżonego, a dowody zebrane w sprawie nie były aż tak mocne. Mimo wszystko Wilson odrzucił tę propozycję. Twierdził, że nie przyzna się do czegoś, czego nie zrobił. Wszystko więc wskazywało na to, że jego losy rozstrzygną się w trakcie procesu. Jednak dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem rozprawy doszło do kolejnych rozmów, tym razem z inicjatywy obrońcy, i Wilsonowi zaoferowano kolejną ugodę. Przewidywała ona tym razem o wiele surowszy wyrok, 14 lat pozbawienia wolności. Podejrzany miał też przyznać się do uprowadzenia i zabójstwa Mackenzie Cowell. Wtedy Wilson zdecydował się tę ofertę przyjąć. Gdy na sali sądowej sędzia odczytał oświadczenie o przyznaniu się do winy, oskarżony przez chwilę się zawahał. This is my statement. I also did recklessly cause the death of Mackenzie Cowell by strangulation and by stabbing her with a knife. Mr. Wilson, is that your statement? Yes. And are those the things that you did? Yes. Mężczyzna twierdził później w wywiadach, że nie odpowiedział od razu celowo, bo to oświadczenie oparte było na kłamstwie. Utrzymywał, że przyjął tę ugodę tylko po to, aby uniknąć dłuższej odsiadki. Kilka miesięcy później Wilson złożył wniosek o wycofanie jego przyznania się do winy. Oświadczył, że nie rozumiał w pełni konsekwencji swojej decyzji i nie przyjął porozumienia z własnej woli. Wniosek jednak został odrzucony. Mężczyzna będzie mógł wyjść na wolność najwcześniej w sierpniu 2023 roku, czyli w tym roku. Będzie miał wówczas 42 lata. Jego bliscy i znajomi do tej pory nie wierzą w jego winę. Twierdzą, że Wilson został skazany, bo był dobrym kozłem ofiarnym, bo nie wpasował się w kanon normalności małego miasta i był po prostu inny niż wszyscy. Cały czas bez odpowiedzi pozostaje także pytanie o motyw. Chris Wilson i Mackenzie Cowell nie znali się dobrze. Prawdopodobnie nigdy nie doszło między nimi do żadnej sprzeczki. Dzieliła ich też spora różnica wieku, nie mieli wspólnych znajomych, ani nie utrzymywali kontaktu poza szkołą.
Poza tym ciekawe jest również to, do kogo należy niezidentyfikowane nigdy DNA na narzędziu zbrodni, na fragmencie taśmy klejącej i pod paznokciami ofiary. I na koniec, w jaki sposób Chris Wilson w biały dzień przetransportował obficie krwawiące ciało ze swojego mieszkania na drugim piętrze do samochodu bez zwracania niczyjej uwagi. Z drugiej strony wszystkie dowody zebrane w tej sprawie, także te poszlakowe, obciążają właśnie skazanego. Jakie jest wasze zdanie? Czy Chris Wilson jest winny? Czy macie może jakąś inną teorię? I to już wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał był dla was interesujący. Przepraszam za tak długą przerwę, ale już wracam do opracowywania spraw po tej chorobie. Zachęcam was do dołączenia do grupy na Facebooku oraz do subskrypcji kanału. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!